Moi drodzy, do poprzedniego, do poprzednich moich wykładów, czy mojego wykładu, tutaj brat słusznie zauważył, że Pan Jezus do świątyni nie był przyprowadzony po 8 dniach. Po 8 dniach został obrzezany, po 8 dniach obrzyzywano chłopca, natomiast po około 33 dniach, czy 40 dni minęło i wtedy po czasie oczyszczenia przyniesiony został do świątyni, także dzięki. I chciałbym tylko nawiązać do tych dwóch kobiet, o których wspominałem. Ta pierwsza kobieta, pani, która jest dyrektorem szkoły, po kilku spotkaniach była w stanie nie tylko przebaczyć swojemu mężowi, ale przyjęła Jezusa jako osobistego Zbawiciela i wtedy wszystkie te elementy lękowe, te stany zostały całkowicie usunięte. A Ania, o której wspominałem, Ania ostatecznie przebaczyła swojemu ojcowi. Ona dzisiaj składa świadectwo, więc dała mi pozwolenie i mogę o niej mówić też, wypowiadam jej imię, dlatego że mam od niej upoważnienie, że mogę posługiwać się jej świadectwem. Ona jest osobą, która doświadczyła przebaczenia, która przebaczyła swojemu winowajcy, przez co też po prostu życie przed nią normalnie się otworzyło, bo była całkowicie zamknięta tym, co się stało. I to, co powiedziałem, przebaczenie nie zwolniło jej ojca z odpowiedzialności za to, co zrobił, ale całkowicie uwolniło Anię od tego stanu, w którym się znajdowała. Dobrze. Moi drodzy, a więc jeszcze raz 16-17 werset. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały i do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Teraz spójrzmy na inny werset. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, 19 wiersz. I tam czytamy tak. Mamy więc słowo prorockie, jeszcze bardziej potwierdzone. A wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Jeszcze raz. Mamy więc słowo prorockie. Ja chciałbym od tego aspektu proroczego odejść, ale możemy tutaj zrobić parafrazję, ona całkowicie pasuje. Mamy więc słowo Boże jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się tego słowa niby pochodni świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. A więc to słowo jest też pochodnią. Nawet śpiewamy takie różne pieśni, że jest pochodnią nogą mym, prawda? A więc ono rozjaśnia nasze życie, ono też rozjaśnia rzeczy wokół nas. Posłuszeństwo Bożemu Słowu czyni człowieka bohaterem wiary. Jest 11 rozdział listu do Hebrajczyków, który pokazuje nam bohaterów wiary i oni, ta pierwsza grupa, ona przede wszystkim, ich wiara oparta była o posłuszeństwo względem Bożego Słowa, tego, co Bóg im powiedział. I tak czytamy werset, może przeczytajmy sobie list do Hebrajczyków, 11 rozdział. Będziemy czytać od 7 do 11 wersetu i zobaczymy tu przynajmniej trzech bohaterów wiary. Przez wiarę zbudował Noe, i teraz ostrzeżony cudownie, przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie. I teraz chciałbym zwrócić uwagę na to ostrzeżenie. W jaki sposób on został cudownie ostrzeżony? Poprzez Boże Słowo. Bóg do niego przemówił. O tym czytamy, nie musimy tego wyświetlać. W pierwszej księdze Mojżeszowej, w 6 rozdziale, 13 wersecie czytamy, rzekł wtedy Bóg do Noego, położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości. Zniszczę je wraz z ziemią. A więc przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie,
Czyli Bóg do niego przemówił, to jest Boże Słowo, Bóg do niego przemówił, Bóg do nas przemawia też przez Słowo pisane. Bóg do niego przemówił o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, arkę dla ocalenia rodziny swojej. Przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. Pamiętajmy, że z zakonu nikt nie był usprawiedliwiony. Usprawiedliwienie w Starym Testamencie przychodziło też przez wiarę. Usprawiedliwienie jest z wiary. On uwierzył Bogu, Bożemu Słowu i wykonał to, do czego Bóg go powołał. Zauważcie, historia Noego jest bardzo ciekawa, bo nie wiem, czy wiecie, że Noe, który zbudował niesamowitą arkę, okręt dla ocalenia rodziny swojej, a nie tylko, dlatego że tam były zwierzęta po parze z każdego rodzaju, on musiał być niesamowitym stoczniowcem. Gdybym przeczytał tobie historię Noego i bym zadał ci pytanie, jak myślisz, jaki był jego zawód, to byś powiedział, na pewno był cieślą. No bo ta arka była z drzewa budowana, więc on na pewno był cieślą. Nie, Noe nie był cieślą. Wiecie, kim zawodu był Noe? Noe był rolnikiem. Mało tego, Noe mieszkał w miejscach, gdzie nie było nigdy wody dużo. Budowanie statku, arki w miejscu, w którym nie było szans, aby ona mogła pływać, czyniło, że ludzie, którzy obserwowali to, co robił Noe, oni śmiali się z niego. Oni wyśmiewali to, co on robił, bo to nie miało sensu. Teraz pytanie, jak to możliwe, że rolnik, który zajmuje się uprawą ziemi, który zupełnie inne prace wykonuje, buduje statek, który do dziś zadziwia swoją precyzją, doskonałością? Jak to możliwe? Wiecie, ja nie znam się kompletnie na samochodach. Tak jak tutaj nasi przyjaciele, którzy przyjechali z Niemiec, mieli po drodze awarię. Dzięki Bogu, że mamy brata Janka. Tak. I teraz, moi drodzy, nie znam się. Ja wiem, jak jeździć samochodem. Wiem, gdzie niestety co jakiś czas muszę do stacji podjechać i wlać. Jeszcze muszę dokładnie patrzeć, żeby to nie było BP, to ma być ON. Na pewno nie biorę BP, na pewno ON. Jeszcze wkładam do środka, jeszcze patrzę, czy na pewno dobrze zrobiłem. Wlewam i jadę. Kiedy coś się stanie samochodem, to jest koniec. I teraz pytanie. Czy ktoś taki jak ja, który kompletnie nie zna się na samochodach, kiedy nastąpi jakaś bardzo poważna awaria, czy jestem w stanie ją naprawić? Nie. Generalnie, według moich umiejętności, nie jestem w stanie, chyba że stanie przy mnie fachowiec, stanie przy mnie fachowiec i będzie mnie instruował. A teraz weź klucz. Nie ten, tamten. I okręć tę w śrubę. Nie dokręcaj, ale odkręcaj. Prawda? I będzie dokładnie mnie instruował i ja dokładnie będę robił to, co on mówi. Ostatecznie zamknę klapę, wsiądę, naprawiłem. Tak była budowana arka. Arka to nie był pomysł Noego. Wiecie, to nie było tak, że on sobie tak siedzi i mówi, jak tu to zrobić? A spróbuję, pokombinuję. Wziął sobie ołówek i zaczął rysować, jak to mogłoby wyglądać. Nie. Słowo Boże mówi, że on dokładnie wykonywał według planu, który otrzymał z góry, od Boga. Słowo Boże. Kiedy budujesz swoje życie na Bożym Słowie, to Biblia mówi, chociaż przyjdą nie wiadomo jakie sztormy i ulewy,
ten dom nie runie, bo będzie zbudowany na dobrym fundamencie słuchania i wykonywania Bożego Słowa. Bo Jezus mówi, każdy, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, przyrównany jest do męża mądrego, który zbudował swój dom na skalę. A więc zobaczcie, Noe uczynił coś, co uratowało istnienie rodzaju ludzkiego, dlatego, że był posłuszny Bogu, czyli temu, co Bóg do niego mówił. Inaczej mówiąc, Słowu Bożemu. Następnym bohaterem wiary jest Abraham. Czytamy, przez wiarę usłuchał Abraham. No właśnie, przez wiarę usłuchał Abraham. I teraz musimy się cofnąć do pierwszej Mojżeszowej, 12 rozdział i pierwszy werset mówi. I rzekł Pan do Abrahama, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. A więc przez wiarę usłuchał Abraham, to co Bóg mu powiedział, czyli posłuchał Słowa Bożego i czytamy, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Bóg mówi, wstawaj, ubieraj się, bierz swój dom i idź. I on dokładnie to zrobił. To było bardzo ryzykowne. On szedł, nie wiedząc ostatecznie, dokąd idzie. Wiecie, kiedy Bóg włożył w nasze serca, żeby powstał ośrodek dla osób uzależnionych, kiedy to, co wczoraj mówiłem, podpisaliśmy już umowę, że strona państwowa będzie w 50% partycypowała w kosztach tej budowy, to był początek 89 roku, a wiemy, że 89 rok to pewien przełom polityczny, okrągły stół, zmiana polityki, wybory w Sejmie i nagle w tamtym czasie wszystkie inwestycje, które były wykonywane na terenie Polski, były zatrzymane do momentu powołania nowych władz, nowych wojewodów. To już jakby nowy ustrój przyszedł. I z nami już nikt nie chciał rozmawiać. A jak wyglądała budowa? Wiecie, duży budynek, 40 pokoi, dwa mieszkania, duży kompleks kuchenny, dwie sale terapeutyczne. On w zasadzie tak, z jednej strony już ładnie z ziemi się wyłonił, ale z drugiej strony to jeszcze poza fundamentami nic nie było. Nie mieliśmy w kasie żadnych pieniędzy. Inflacja. Mało przyjaciele z Anglii, którzy powiedzieli, że połowę będą pomagać w połowie kosztów, kiedy oni przyjechali, zobaczyli budowę, pytają się, a co to jest? Ja mówię, no to o czym rozmawialiśmy? On mówi, nie, to nas nie zrozumiałeś. My taki garaż mamy i oni myśleli, że my adaptujemy ten garaż. I tam kilka pokoi zrobimy, bo oni mieli dla nas tylko 12 tysięcy funtów. I mówią, my nie jesteśmy w stanie wam dalej pomóc. Wiecie, nie zrozumieliśmy się. Bo faktycznie jakby mu wojewody, on mówi, jak już coś robisz, to robić dobrego. I wiecie co? I wtedy nastąpił niesamowity kryzys. Wiecie, co miałem jedynie? Miałem parę złotych na koncie budowy i dobrzy przyjaciele dobre rady mi dawali. I to ludzie nawróceni. Ja nie chcę teraz negatywnie tego ocenić. Chciałbym, żebyście to, co ja powiem, co oni mi mówili, żebyście pomyśleli o tym pozytywnie. Oni mówią tak, Marek, nie ma żadnej perspektywy na środki, żeby dalej budować. Nie mam żadnych. Masz jeszcze jakieś pieniądze? No ale to już jest końcówka. To wiesz co? Najlepiej wynajmij jakąś koparkę, taki buldożer, zrównaj to wszystko z ziemią, dlatego, że jak to tak zostanie, to wszystko zarośnie chwastami, a ludzie, którzy będą przechodzić, będą się śmiać, że zaczęliście, a nie dokończyliście. Dlaczego ja mówię, żeby negatywnie tego nie traktować? Oni bardzo zdroworozsądkowo do tego podeszli. To było bardzo, bardzo rozsądne. To było, no jest. Pamiętacie, oni szli według tego fragmentu Bożego Słowa. Zanim przystąpi budowniczy do budowy, najpierw ocenia, czy jest w stanie to wybudować. Zanim na wojnę ruszy wojsko, najpierw jest w stanie sprawdzić, czy jest w stanie wygrać bitwę, prawda? A więc tu ten plan pokazywał, nie macie szans.
Jedyne, co miałem, to obietnicę od Pana Boga, że mam to robić i że to jest Jego dzieło. Wiecie, to jest bardzo trudne zaufać wtedy, kiedy wszystko się rozsypało. Pamiętam, to był okres, kiedy więcej czasu byłem na kolanach niż na stopach. Żaliłem się Panu Bogu, mówię, Panie Boże, nie rozumiem, co jest. To wszystko miało przecież być inaczej. Bo skoro Ty powiedziałeś, to wydawało mi się, że będzie łatwe. A tu nagle okazuje się, że nie ma szans, że to już koniec. I wiecie, któregoś dnia, modląc się, otworzyłem takie czasopismo Chrześcijanin Kościoła Zielonoświątkowego. To było w 1989 roku. I przeczytałem, że kiedyś była jakaś delegacja w Szwecji, w ośrodkach Lewi Petrusa, prowadzona przez Erika Edina, który w przeszłości był wielokrotnie karany, jego rodzina była rozwalona, on wyszedł z więzienia, się nawrócił i w niego zainwestował taki pionier ruchu zielonoświątkowego w Skandynawii, Lewi Petrus, Erika Edina. Cała historia. I wiecie, kiedy przeczytałem o tym, Bóg mówi, pisz do tego człowieka. I oczywiście zacząłem pisać. Drogi przyjacielu, kiedy miałem 2 lata, napisałem mu historię mojego życia i nic więcej. Byłem zaskoczony, że 2 tygodnie później dostaję list ze Szwecji. I on w tym liście krótko napisał mi historię swojego życia i powiedział, że chciałby się bardzo ze mną spotkać. To doprowadziło, że nawet pracownika Ministerstwa Zdrowia zabrałem ze sobą, doktora Meli Brudę, który wtedy był pełnomocnikiem ministra zdrowia do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych. I pojechaliśmy do Szwecji i Pan Bóg otworzył nowe spichlerze. Nowe zasoby zostały otwarte. Dlaczego? Bo On jest wierny swojemu słowu. On jest wierny swojemu słowu. Wracamy do Abrahama. Wyszedł nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Zaufał Panu i powiedział, Panie, skoro mówisz, idź, ja idę, mimo że nie wiem, dokąd idę. Ale skoro Ty mówisz, idź, to ja na pewno w tym miejscu nie zostanę. Będę posłuszny Twojemu Słowu. I jeszcze może jedna osoba, tutaj poruszymy taki element ponadnaturalny. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia i to mimo podeszłego wieku, uważajcie jak to się stało, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Rozumiecie? Ona uwierzyła Bożemu Słowu i to się wykonało, mimo że kobieta była niepłodna i miała już prawie 100 lat, 99 lat. Co to była za obietnica? Czytamy o niej w 1 Mojżeszowej, 17 rozdziale, 19 wersecie. Na to rzekł Bóg, nie, ale żona twoja Sara urodzi ci syna i nazwiesz go imieniem Izaak, a ja ustanowię przymierze moje z nim jako przymierze wieczne dla jego potomstwa po nim. Czytamy w 21, rozdziale 2 wersecie. I poczęła Sara i urodziła Abrahamowi syna w starości jego, w tym czasie, jak Bóg mu zapowiedział. Wiecie, ona uważała za godnego tego, który dał obietnicę. Biblia jest zbiorem cudownych obietnic Boga dla Jego dzieci. Ja wierzę w prawdziwość każdej z tych obietnic. Kiedy miałem bardzo trudny czas, mówiłem przedwczoraj o tym też w Cieszynie. To było 1,5 roku temu. Czy 2 lata nawet już temu. Okres tego problemu trwał 1,5 roku, gdzie lądowałem z arytmią, trzepotaniem i migotaniem zastawek serca na sorze,
Wiecie, w piątek jestem na sorze, miarują mnie, w sobotę udzielam ślub, a w nocy soboty na niedzielę z powrotem ląduję w szpitalnym oddziale ratunkowym, bo znów mam trzepotanie i migotanie. Za tym przychodzi jakiś dziwny strach, lęk, który skupia się całkowicie do wewnątrz. To było coś, czego nie byłem w stanie kontrolować. Wiecie, to jest przerażające. Kiedy nagle twój umysł jest ogarnięty tym, że zaraz umrzesz, że zaraz serce przestanie działać, to ja nie byłem na czegoś takie przygotowany. Ale co robić? Modlę się. Przecież Pan mówi, że jest lekarzem. I tak modlę się. Każdego dnia się modlę, a każdy dzień jest coraz gorszy. Ja w takim stanie pewnego dnia przyjechałem tu na dni skupienia i głosiłem Boże Słowo. Wiecie, jedynie wtedy, kiedy głosiłem Boże Słowo, miałem taki moment wytchnienia. Ale kiedy szedłem do pokoju z powrotem, ja nawet nie chciałem tu za bardzo rozmawiać. To był naprawdę ciężki czas. Dzień po dniu. Tydzień, miesiąc, drugi. Wiecie, wydawało mi się, że to się nigdy nie skończy. Ja już otwierałem Biblię tam, gdzie są obietnice uzdrowienia. Nakładałem na swoje piersi i modliłem się. Wychodziłem na taras z kuchni naszego mieszkania. Patrzyłem w gwiazdy w nocy i płakałem. Mówię, Boże, czy to się kiedykolwiek skończy? Wiecie, kiedyś idziesz doliną. To nie jest tak, że sobie śpiewamy, gdy wokoło straszna burza i halleluja, halleluja. To jest czas, kiedy jesteś w największym doświadczeniu. Nigdy prędzej nie miałem takiego doświadczenia. Trwało to 1,5 roku. Ale nie było dnia, żebym zwątpił w to, że Boże obietnice mają moc zmienić to wszystko. Każdego dnia, każdej nocy, jak się kładłem. Moja żona już była kompletnie bezradna. Wiecie, to jest taki naprawdę okropny czas. Kiedy kładłem Biblię i tak, Panie, żebym jutro rano wstał i żeby znów nie było tego napięcia, tego wszystkiego. A rano się budzę, a to cały czas jest. 1,5 roku. Ale pewnego nocy, kiedy zrobiłem to samo, co w każdą poprzednią noc, gdzie może już zacząłem przyzwyczajać się do tego, rano obudziłem się i byłem całkowicie wolny. Do dziś. Dlatego już zobaczcie, brzuszek rośnie. nagle ta na basen. Bóg jest wierny swojej obietnicy. Ja nie rozumiem, dlaczego nieraz trzeba czekać. Nie rozumiem, dlaczego w przypadku niektórych osób zwycięstwem ostatecznie jest śmierć. Ostatecznie, ostatnio jeden z moich dobrych znajomych, pastorów naszych, odszedł do wieczności, pastor Paweł Godawa. Mieliśmy możliwość wiele, wiele czasu rozmawiać. Człowiek wiary, niesamowitej wiary. Mogliśmy spędzić wiele czasu z sobą razem. Ale wiecie, on ostatecznie zwyciężył. Wiecie, jakie były jego ostatnie słowa przed śmiercią? Diabeł został pokonany. Szatan został pokonany. Tak. Bo śmierć wcale nie jest dla dziecka Bożego przegraną. Paweł mówi, gdyby miał wybrać między życiem a śmiercią, pamiętacie, jakie on chciał zrobić dobre wrażenie na słuchaczach? Mówi, wybrałbym śmierć. Tylko pytanie, czy on chciał zrobić dobre wrażenie? Czy to była prawda? To była prawda. Dlaczego chciałby bardziej umrzeć niż żyć? Bo wtedy twarzą w twarz mógłby się spotkać z tym, któremu służy na ziemi. A więc, moi kochani, Bóg jest wierny swoim obietnicom. To, co On obiecał. Dlatego Słowo Boże, pamiętajmy, jest źródłem tych cudownych obietnic. Oczywiście możesz tu powiedzieć, że tam w tych czasach, jak mówię o Noem, Abrahamie, Sarze, możesz powiedzieć, no tak, ale Bóg tam tak bezpośrednio przemówił, nie przez słowo pisane, tylko tak bezpośrednio. To chciałbym wam pokazać pewną historię z Nowego Testamentu, która pokazuje, że wcale kiedy Bóg
bezpośrednio by do nas mówił, wcale byśmy bardziej nie wierzyli niż teraz, kiedy dał nam słowo. Jest to pewna znana historia, zapisana w Ewangelii Łukasza w 16 rozdziale. Czytajmy od 23 do 31 wersetu. Czytamy o pewnych ludziach, o Abrahamie i Łazarzu. Akcja dzieje się już po śmierci człowieka. Pan Jezus mówi, a gdy w krainie umarłych cierpiał męki, Łazarz podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Wtedy zawołał i rzekł, Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umaczał koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu. Abraham zaś rzekł, synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swego życia, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. I poza tym wszystkim, między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić. I rzekł, proszę cię więc, ojcze, abyś go posłał do domu ojca mego. Mam bowiem 5 braci, niechaj złoży, ten umarły niech wróci i niech złoży świadectwo wobec nich, aby i inni nie przyszli na to miejsce męki. Rzekł mu Abraham, mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. To znaczy, co znaczy mają Mojżesza i proroków? Mają Słowo Boże. Mają spisane Boże Słowo. Mają Mojżesza, proroków, mają Torę, mają Pisma, niech słuchają. Ale co on odpowiada na to? A on rzekł, nie ojcze Abrahamie, ale jeśli kto z umarłych pójdzie do nich, upamiętają się. I odrzekł mu, jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to jest, jeśli Bożego Słowa nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą. Także nie próbuj traktować Boga na swoich zasadach, mówiąc tak, musiałbym najpierw zobaczyć. Prawda? Takim człowiekiem był Tomasz. On nie wierzył wieści uczniów, którzy przyszli i powiedzieli, że Pana widzieli zmartwychwstałego. On powiedział, nie uwierzy, dopóki nie dotknę jego ran. Pamiętacie, kiedy Pan Jezus przyszedł i powiedział, Tomek, chodź tutaj, dawaj łapkę. Tomek mówi, nie, Panie, ja już nie muszę, ja już teraz widzę. Pamiętajcie, co Pan Jezus powiedział? Błogosławieni są ci, którzy nie widzą, ale są posłuszni Słowu. Prawda? Którzy wierzą. Oczywiście wiarę trzeba o coś oprzeć. Tomasz nie uwierzył tym, którzy przyszli z dobrą nowiną, że Pan zmartwychwstał, że Pan żyje. Więc to jest takie złudne mówienie, że jak dostanę dowód jakiś, to wtedy uwierzę. My nieraz myślimy, że jak doświadczymy cud i on będzie w szpitalu, to zaraz cały personel medyczny nawróci się do Pana Boga. Tak, wielokrotnie jest tak, że ktoś jest w szpitalu. Ostatnio Karina, która mieszka w Mannheim, córka pastora Jarosika, ona miała raka i to już były przerzuty. Operację, którą miała mieć, to mieli jej całkowicie usuwać żołądek, jelito, dwunastnicę i czustkę, tam część czustki. To była bardzo skomplikowana operacja. Ona dzisiaj już opowiada to świadectwo. Ona jest w tej chwili w Polsce, jest w Karłowicach na konferencji. Wiecie, rodzice, którzy czekali na koniec tej operacji, bo też rozmawiałem i z rodzicami,
To wszystko bardzo długo się przeciągało. A później lekarze powiedzieli, nie wiemy, co się stało. My ją wewnątrz całą poprzewracaliśmy. Nie ma żadnych guzków nowotworowych, nie ma nic. I co? I myślicie, że cały personel padł na kolana i powiedzieli, alleluja, widzimy cud? Nie, wiecie, w przyrodzie dziwne rzeczy się zdarzają. Tak. Wiecie, kiedy modlisz się o chorego na raka i rak przestaje istnieć w ciele i ta osoba idzie do lekarza, lekarz powie, to jest remisja. Tak, takie cofnięcie się choroby, to jest bardzo częste. Remisje są bardzo częste. Remisja nie jest jeszcze uzdrowieniem. Żeby było uzdrowienie, musi dużo więcej czasu upłynąć. Bo każda remisja ma swój określony czas. Jednego z moich przyjaciół, lekarzy, on w Anglii jest lekarzem, jest też wykładowcą i przygotowuje studentów medycyny. I rozmawiałem z nim na temat remisji, bo chodziło mi o to, czy jeżeli człowiek ileś tam lat nie ma już żadnych nowotworowych rzeczy, czy można powiedzieć, że to jest remisja? On mówi nie, bo remisja ma swój czas. Remisja się zaczyna i się kończy. Natomiast uzdrowienie trwa cały czas. A jeżeli po 15 latach znów zachorujesz na taką chorobę, to jest po prostu nowa choroba, tak jakbyś pierwszy raz zachorował. A więc to, że coś oglądamy, to nieraz próbujemy sobie to uzasadniać. Prawda? Niektórzy nawet, jak ja rozmawiam z różnymi osobami, to one mówią, Marek, wiesz co, chodzi na przykład o psychologów, którzy albo terapeutów, mówią, wiesz co, tak naprawdę to musisz zaakceptować to. Ty jesteś trzeźwym alkoholikiem, tylko ty innego słownictwa używasz. Okej. Ktoś mi powiedział, że ja i tak, tak naprawdę nawet nie jestem trzeźwym alkoholikiem, tylko co miesiąc łamię abstynencję. Tak. Bo przy Wieczerzy Pańskiej biorę udział w Wieczerzy Pańskiej. Znalazłem takie osoby są, które mówią, nie, bo ty co, tydzień pijesz. Więc wiecie, to, że coś się stało, to nieraz byśmy mówili, o, jak dotknie, to zobaczy, to uwierzy. Nie, choćby nawet anioł z nieba przyszedł, a oni nie wierzą w Słowu Bożemu, to i temu aniołowi też nie uwierzą, bo powiedzą, że to jakaś zjawa. Więc, moi drodzy, Słowo Boże, ja tu cały czas, mój temat jest w tym, abyście zobaczyli, jakie znaczenie ma Słowo Boże dla naszego życia, jeżeli chcesz w rzeczywisty sposób, żeby to nie było tylko chwila emocjonalnego przeżycia w ustroniu podczas fantastycznych dni skupienia, ale jeżeli to, co tu zaistniało, ma być skuteczne i trwać zawsze, musisz teraz stanąć na Bożym Słowie. I pozwólcie jeszcze przeczytam Psalm pierwszy. Psalm pierwszy. On też mówi o Bożym Słowie. Mówi tak. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców. Wiecie, to jest bardzo ważne. Ten werset, co, szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców. Kiedy rozpoczynasz nowe życie, zmień swoich przyjaciół, których miałeś do tej pory. Dlaczego psalmista mówi, ani nie zasiada w gronie szyderców? Bo Dawid wiedział, że kto z kim przystaje, takim się staje. Kto wlezie między wrony, kracze jak one. Prawda? Te powiedzenka, one mają w sobie niesamowitą mądrość, bo one wynikają z pewnych doświadczeń życiowych.
Kiedy za szybko wrócisz do ludzi, z których zostałeś wyrwany, mogą cię z powrotem wchłonąć. Widziałem wiele takich osób, które mówią, idę do knajpy, tam są moi znajomi. Ja mówię, nie chodź, bo to jest zbyt niebezpieczne jeszcze dla ciebie miejsce. Nie, ja sobie tylko orężatkę zamówię. I z początku tak było. Najpierw była orężatka, herbatka, a później piwo bezalkoholowe, bo ja nie mam zamiaru do tego wracać. Bezalkoholowe, a później w końcu jedno zwykłe nie zaszkodzi. Przecież jestem wolny, więc mogę. I krótko później jest kolejny ciąg alkoholowy. Może nie kolejny, nowy ciąg alkoholowy. Utrata wolności. Dlatego psalm mówi, szczęśliwy mąż, który nie idzie. Idź za radą tych, którzy idą za Bogiem. Wiecie, ja nauczyłem się pewnej bardzo ważnej zasady. Ktoś powiedział tak, dobrze jest uczyć się na swoich błędach, ale jeszcze lepiej uczyć się na cudzych błędach, a najlepiej uczyć się na sukcesach innych. Dlaczego? Wiecie, kiedy będziesz tylko patrzył na ludziach, którzy idą za tobą, nigdy sam nie będziesz wzrastał, bo zawsze będziesz miał poczucie, że jesteś lepszy. Idź za tymi, którzy są przed tobą. Ja raczej nie inspiruję się życiem ludzi przegranych, ale inspiruję się życiem tych, którzy zwyciężają. Dla mnie inspiracją są ci, którzy zwyciężają, a nie ci, którzy żyją w przegranej. Ci, którzy żyją w przegranej, dają mi złudne poczucie bezpieczeństwa, że jestem okej, bo jak ten biedak tutaj wygląda, prawda? Czyli ja jestem w lepszej sytuacji. Ja się nie nazywam Kowalski. Prawda, tak. Znów się tu pojawia ten syndrom Kowalskiego. A więc szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców. Lecz ma upodobanie w słowie Pana, w zakonie Pana, w prawie Pana. Inaczej mówiąc, w słowie Pana. I słowo Jego rozważa dniem i nocą. Czytamy dalej. Będzie on, ten, który, przeczytaliśmy, nie zasiada w gronie grzeszników, w gronie szyderców, ale który ma upodobanie w słowie Pana, rozważa to słowo dniem i nocą, będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie. Wiecie, jaki to jest właściwy czas? Właściwy czas to jest Boży czas, a nie nasz czas. Ja Panu Bogu wiele razy próbowałem ustanawiać swój czas. Bóg mówi, stary, na pewno zrobię to w czasie, tyle że nie w twoim, ale w swoim czasie. I to uzdrowienie, które Pan Bóg miał dla mnie przygotowane, to ono już było przygotowane, zanim ja zachorowałem. Mój czas to był, pomodlę się i rano na drugi dzień już zapomnę o tym, że miałem jakiś problem. To był mój czas. Ale Bóg miał inny czas. Ja w tym czasie wiele rzeczy się uczyłem. W tym czasie uczyłem się takiej zależności od Pana. W tym czasie uczyłem się, jak o wiele jest piękniejsze miejsce, które Pan dla mnie w niebie przygotował od tego, w którym obecnie jestem. Bo wiecie, my tak na co dzień się nie zastanawiamy o niebie. My raczej zastanawiamy się, jak rozwiązywać problemy tutaj na ziemi, tutaj te nasze codzienne sprawy. Tu Pana Boga przede wszystkim wprowadzamy, żeby On tutaj nam poukładał, tu podzielił, tu uzdrowił, tu dziecko jakoś pomógł w relacjach, prawda? A w takim momencie doliny wtedy patrzysz zupełnie w inną stronę. To był piękny czas. To był trudny. Nie chciałbym go już nigdy przechodzić, ale te półtora roku w pewnych obszarach dało mi więcej i prawdopodobnie więcej w tym czasie się nauczyłem, niż normalnie bym musiał uczyć się przez 6 lat. A więc Bóg wszystko czyni we właściwym czasie. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, i uwaga, a wszystko, co uczyni, powiedzie się.
I zobaczcie, tutaj chciałbym zwrócić na to słowo uwagę. Wszystko, co uczyni. Pamiętacie, czym rozpocząłem moje wykłady? Bądźcie czynicielami, wykonawcami Bożego Słowa. Kiedy nie czynisz, nie ma działania. Pamiętaj, że ty nie jesteś marionetką w rękach Pana Boga. Bo marionetka, my nieraz byśmy chcieli być marionetkami. Wiesz, jesteś taką marionetką i później jak myślisz, że jesteś marionetką i tutaj ty tak bezwiednie, to zaczynasz mówić o swoich problemach tak. Niech Pan Bóg się wstydzi, On mnie doprowadził do takiego miejsca. Prawda? To jest marionetka. Prawda? Jesteś marionetką. My nie jesteśmy marionetkami, więc nie zarzucajmy Panu Bogu, że te rzeczy, które mają nieraz miejsce, one są wynikiem Jego prowadzenia. Pamiętam, do ośrodka przyjechał taka osoba. Oj, taki na samo dzień dobry widziałem, ile zarozumiałości jest w tym chłopaku. A wiecie, dlaczego był zarozumiały? No bo pastorze, ja już od 10 lat idę za Panem. Więc mu grzecznie odpowiedziałem. Przyjacielu, gdybyś przez 10 lat szedł za Panem, nie doszedłbyś do tego miejsca, w którym teraz się znalazłeś. Bo na pewno Pan cię nie poprowadził do tych wszystkich knajp, w których siedziałeś. Pan nie doprowadził cię do sytuacji, w której rozwaliłeś swoje życie rodzinne, przyjaźnie, gdzie w kościele ostatni raz byłeś 3 lata temu, bo wtedy byłeś ostatni raz trzeźwy. Pan Bóg nas tak nie prowadzi. Pan Bóg prowadzi nas do zwycięstwa, a nie do przegranej. Jego słowo jest źródłem obietnic zwycięstwa, a nie przegranej. Dlatego pamiętaj, nie jesteś marionetką, a wszystko, co uczynisz, Bóg będzie błogosławił twoje czyny, jeżeli one będą wypływać z Jego woli. Dlatego też w modlitwie pańskiej modlimy się, bądź wola twoja. Jako w niebie, tak i na ziemi. Zobaczcie, coś niesamowitego. Bóg pragnie, abyś już nieba tu mógł doświadczyć na ziemi. Nieraz dostaję takie śmieszne pytania. Bracie, zawsze jak cię widzę, to ty jesteś taki zadowolony, taki szczęśliwy. Bądź wola twoja jako w niebie. A co myślicie, że w niebie to tam wszyscy z podkówką chodzą? Wiecie, aniołowie, którzy mówią tak, za co nas to spotkało? Co my tu robimy? Jejku, jaki nas los? A oni tam takie imprezki sobie robią w piekle. Nie sądzę, żeby wesoło było w piekle. Diabeł chce, żebyśmy mieli takie przekonanie, że piekło to jest rozrywkowe miejsce, a niebo to jest sama nuda. Nie ma większej radości niż ta, która nas czeka. Ale Pan chce, żeby Jego wola w niebie była na ziemi, więc tej radości już mamy doświadczać tu na ziemi. Dlatego Słowo Boże mówi, radujcie się. Pamiętacie, w jednym z liście powtarzam wam, radujcie się. Radujcie. Radość w Duchu Świętym. Wiecie, na czym polega radość w Duchu Świętym? A na czym polega zwykła radość? Zwykła radość jest wynikiem pozytywnych okoliczności. Kiedy dostaniesz nagle coś, czego nawet nie oczekiwałeś. Wow! Super! Ale radość w Duchu Świętym jest niezależna od okoliczności, w których się znajdujesz. Jest taka stara pieśń. Gdy wokoło... Nie. Choćby figi nie zakwitły i urodzaj winnic by znikł, oliwy owoc chybiłby, rola dała marny plon. Choćby wszystkie owce wybił ktoś i w oborach brakłoby krów, jednak w Panu radość będę... Posłuchajcie. O tu już zaczęła siostra klaskać, ta już ręce tutaj zaczęła podnosić. Wy wiecie, że to jest piosenka Desperaty. Posłuchajcie, ja nie wiem, czy my w ogóle, my mamy tą piosenkę może tutaj w śpiewniku, jakbyśmy wyświetlili sobie tą piosenkę, to byśmy zobaczyli, że ta piosenka to są słowa człowieka, który przeżył dramat, którego bym nigdy nie chciał przeżyć. Ludzie, posłuchajcie, choćby figi nie zakwitły, urodzaj winnic by znikł,
Oliwy, owoc chybiłby, rola dała marny plon. Czyli tak, wszystkie płody ziemi nie ma, a ty, a to jest twój majątek, to jest twoje życie, twój dobytek. Choćby wszystkie owce wybił ktoś, a w oborach brakłoby krów. Ludzie, wychodzisz na zewnątrz chałupy, a tu wszystko zniszczone. To jest powód do śmiechu? Tak. Jednak w Panu radość będę miał. Jak żyłka mu pęknie, no to będzie miał radość. A jednak w takiej sytuacji można mieć radość. Ale to nie jest zwykła radość. To jest radość w Duchu Świętym. To jest radość w Duchu Świętym. Ja myślę, że uczniowie, kiedy Pan Jezus im powiedział, chłopaki, płyniemy na drugi brzeg jeziora, i kiedy wsiedli wszyscy do łodzi, to myślę, że oni byli tacy zachęceni. Pan z nami, jesteśmy w tej łodzi, płyniemy. O, ja myślę, że oni zaczęli śpiewać. Och, jak przyjemnie, gdy szumi, tak wiecie, wow, płyniemy sobie. O, ja myślę, że oni zaśpiewali tą piosenkę. Panie, zaśpiewamy ci piosenkę, choćby figi nie zakwitły. I tam wiecie, Piotr kierował tym uwielbieniem, klaskali w ręce i Słowo Boże mówi, i nagle przyszła burza. I co z tej radości zostało? Nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy, śpisz. Jakże nagle emocje się zmieniają. Dlaczego? Bo kiedy masz tylko radość wynikającą z pozytywnych okoliczności, to będzie taka fajna radość, ale ona bardzo szybko minie, kiedy okoliczności się zmienią. Ale ta radość, która jest częścią Królestwa Bożego, bo pamiętacie, Królestwo Boże to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i... Bardzo dobrze, siostro, zawsze dodawaj radość w Duchu Świętym. Nie radość. Radość w Duchu Świętym. To jest ta ponadnaturalna radość, to jest ta ponadnaturalna sprawiedliwość, to jest ten ponadnaturalny pokój, który jest niezależny od okoliczności. Wszystko się wali, a ty w sercu masz pokój. To nie jest normalny pokój. Bo taki normalny pokój, to on wynika z tego, że tak, ale dobrze, dzieci tu sobie żyją, tu wszystko w porządku, zdrówko jest, grypa nas nie dotknęła, wszyscy tacy mili są. Och, jaki ja mam pokój. To jest bardziej spokój niż pokój. Ale ten pokój, który jest częścią Królestwa Bożego, to jest pokój, który masz niezależnie od sytuacji. Ten pokój miał Pan Jezus na łodzi. Żadna burza nie zmieniła Jego miejsca, w którym był. On nie zaczął panikować. On nawet się nie obudził. On miał pokój przewyższający ludzki rozum. To oni nie rozumieli, co się dzieje z Panem ich. Nauczycielu, ty śpisz, a my giniemy. A on miał ten pokój. I on powiedział, mój pokój daję wam. Pokój mój daję wam. Nie jak świat daje, ja wam daję.